O konieczności remontu ulicy Wyczółkowskiego mówiło się od dawna, jednak za każdym razem było jakieś ale. Gdy miasto w poprzednich latach zabezpieczało w budżecie pieniądze na wykonanie modernizacji nawierzchni, okazywało się, że gazownia nie miała w planach wymiany sieci. Teraz na szczęście ten przysłowiowy serial na dniach zostanie szczęśliwie zakończony. Myślę, że ta epopeja dotycząca remontu ulicy Wyczółkowskiego zakończy się w tym roku. W tym tygodniu otwieramy oferty, powinny one nas zadowolić i już jesteśmy w porozumieniu z gazownią i będziemy razem wspólnie remontowali ulicę Wyczółkowskiego. Kolejną dobrą wiadomością jest data zakończenia przebudowy ulicy Wyczółkowskiego. W tym roku gazownia ma zakończyć i w tym roku powinniśmy też zakończyć my jako miasto remont bezpośrednio ulicy. Zainteresowane remontem ulicy Wyczółkowskiego podmioty oferty mogą składać do jutra do godziny 10. Chwilę później odbędzie się otwarcie kopert firm startujących w przetargu.